warszawskiej Polonii. W obronie czarnych koszul Pietrasiak i Tosik, którzy latem przenieśli się z Bełchatowa. Od początku za ofensywę odpowiedzialni Sobiech i Smolarek. Ze składu gospodarzy wypadł Drzymont, zastąpił go Tanewski. Polonia nie miała nic przeciwko temu, żeby w GKS-ie zagrał Dawid Nowak. Zrzekła się również wszelkich roszczeń finansowych wobec piłkarza, który najpierw podpisał z nią kontrakt, a później się wycofał. I to był błąd, bo to Nowak został królem polowania. Ale po kolei. Bełchatów zaczął od mocnego uderzenia. Już w czwartej minucie Nowak dogrywa do Małkowskiego. Ten dośrodkowuje na 12 metr. Tam jest już Nowak, który strzela głową i jest 1-0. Co robi Michał Gliwa? Lepiej nie komentować. Dwie minuty później akcja w stylu Nowak and goal. Daniel Nowak podaje do Janusza gola. Ten strzela w słupek. Jak tej piłki dopada Nowak i jest gol. Ale nie Janusz, tylko gol na 2-0 dla GKS-u. Bełchatów ma przewagę. Wydaje się, że Polonia już się nie podniesie. Gdyby wróbel trafił na 3-0, to pewnie by tak się stało. Druga połowa kreuje nowego bohatera. Zostaje nim Daniel Gołębiewski, który po przerwie zastępuje Bruno. Najpierw dostaje podanie od Sobiecha i pokonuje zamurowanego w bramce Łukasza Sapele. Gdyby wyszedł i skrócił kąt, ale jest inaczej. Polonia łapie kontakt. W 62 minucie jest już 2-2. Kocioł w polu karnym GKS-u. Sobiech zagrywa piłkę obok Sapeli i Gołębiewski strzela do pustej bramki. Rozstrzygnięcie pada w 70 minucie. Nowak wychodzi sam na sam z Gliwą. Z tyłu fauluje go jodłowiec. Karny i czerwona kartka dla sprawcy. A sprawiedliwość wymierza Nowak. Jak nie strzelał, to nie strzelał. Dziś skompletował hat-tricka. Po bardzo dobrym meczu GKS o gola lepszy od warszawskiej Polonii.